W środę w Miejskim Centrum Kultury odbył się koncert finałowy 11 Skarżyskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej z Pieśnią do Niepodległej. 7 listopada w sali widowiskowej odbyły się przesłuchania, które zorganizowano w pięciu kategoriach wiekowych. Organizatorem przeglądu było Miejskie Centrum Kultury i Wydział Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu Miasta, a także Szkoła Muzyczna. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Skarżyska Konrad Kronik. Gości uczestników przywitali zastępca prezydenta Skarżyska Krzysztof Myszka i dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska -Małek. Celem przeglądu jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej tak wśród dorosłych, jak i wśród dzieci i młodzieży, ze wszystkimi jej aspektami edukacyjnymi, wychowawczymi, a w szczególności zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią, tradycją, uświadomienie i rozumienie roli wartości narodowo-patriotycznych w życiu człowieka, podnoszenie poziomu artystycznego prezentacji. Przed występami finalistów przeglądu zaprezentował się Chór Państwowej Szkoły Muzycznej, wspierany przez osoby z innych skarżyskich chórów Jan Markowski, który wykonał piosenkę. Miejcie nadzieję, a także laureatką ubiegłorocznego przeglądu Oliwia Kocia z utworem To nasza Ojczyzna. W samym finale usłyszeliśmy 12 utworów patriotycznych.